Nagrywam to świeżo po streamie Redów, więc dalej jeszcze jestem trochę podjarany, ale serio jest czym. Ekipa Pawła Sasko zapowiedziała dodanie do gry nowych motocykli, wyścigów, a nawet działającego systemu metra. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na odcinek podsumowujący najnowszego Red Streama. Stream nie był długi, bo trwał chyba z 25 minut, nawet ciężko nazwać to streamem, bo sami redzi przyznali, że jest to wideo nagrane wcześniej, ale to bez znaczenia, bo jego zawartość była naprawdę spora. Po pierwsze, do gry zostało dodane 5 nowych motocykli. Będą to pojazdy znanych już marek, które figurują w grze. Konkretnych prezentacji nie zobaczyliśmy, jedynie zostały pokazane krótkie ujęcia dwóch z nich i to jeszcze w nocy, więc za dużo widać nie było. Ale co ciekawe odnośnie motocykli, to walka podczas jazdy na nich została urozmaicona. Do tej pory można było jedynie strzelać z pistoletu i używać katany, a teraz można będzie także rzucać nożami oraz chyba granatami, bo Paweł Sasko mówił o przedmiotach miotanych, więc pewnie będą to jakieś toporki, tasaki, noże, być może też właśnie granaty. Będzie też można robić fajne triki na motocyklach, jak wspominali redzi, możliwe będzie do zrobienia wheelie i na przykład jeżdżenie w kółko w betonowej rurze w Dogtown. Podobno to, co możemy zrobić na motocyklu, będzie w dużej mierze zależeć od miejsca, po jakim się poruszamy, no i będzie można wyskoczyć z jakiejś rampy i zrobić obrót w powietrzu. Mega fajne. Co do samochodów, to zostanie dodany tylko jeden nowy czterokołowiec, ale tu akurat nie będzie to żadna marka stworzona przez Redów, a będzie to drugi pojazd powstały we współpracy z Porsche. Obecnie w grze mamy już srebrno-zielone Porsche 911 John'ego, a teraz do tego dojdzie także srebrno-żółty kabriolet Porsche 930. Pierwszy raz jak zobaczyłem ten samochód na ekranie jeszcze przed słowami Redów, to automatycznie pomyślałem, że dodali kustomizację pojazdów i mega się podekscytowałem, no ale niestety później rozwiali wszelkie wątpliwości i okazało się, że to po prostu nowy pojazd. Szkoda, no ale nie można mieć wszystkiego, tak? Ale znowu, abyśmy my mogli mieć wszystkie pojazdy dostępne w grze bez wydawania fortuny i aby jednocześnie spełnić kolejną prośbę graczy, do gry zostaną dodane regrywalne wyścigi samochodowe na wzór wyścigów z Claire. Co jakiś czas po prostu będzie się do nas odzywać osoba zarządzająca wyścigami z informacją o zbliżającym się wyścigu, w którym możemy wziąć udział, albo po prostu będą gdzieś na mapie zaznaczone miejsca i po podejściu tam będzie się odpalał wyścig, ale tak będą one nieskończone z tego, co zrozumiałem, i za wygraną będziemy otrzymywać zniżki do sklepu z pojazdami Muamara Race'a, bo jak powiedział pan Paweł Sasko, w grze jest obecnie mnóstwo pojazdów i aby mieć je wszystkie, trzeba by naprawdę wydać sporą część pieniędzy zbieranych przez całą grę, dlatego właśnie powstał pomysł, aby dało się posiadać je wszystkie bez konieczności opróżniania swojego portfela. A no i na gameplayu widzieliśmy, że w wyścigach Johnny będzie nam towarzyszył jako pasażer i pewnie niejednokrotnie będziemy mogli usłyszeć jego komentarze na temat naszej jazdy. A jak już jesteśmy przy pojazdach, to jadąc nimi możemy oczywiście słuchać radia. Do tej pory była to jedyna szansa, by posłuchać muzyki podczas gry, ale wraz z aktualizacją 2.1 się to zmieni. Od teraz zwyczajnie zwiedzając miasto będziemy mogli odpalić swojego Walkmana i słuchać muzyki gdzie tylko chcemy. Będzie można zmieniać stację i regulować głośność, muzykę będzie można mieć włączoną prawie zawsze, ale są jakieś tam ograniczenia, bo jak tłumaczono na streamie, w niektórych momentach muzyka będzie się automatycznie wyłączać charakterystycznym kliknięciem Walkmana, bo na przykład twórcy uznali, że w danym momencie sound track jest ważny dla fabuły i aby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie Jackie umiera na fotelu Delamaina, a w tle leci pompon shit. Jak coś to żart Pawła Sasko, wszystkie kredyty dla niego. Kolejną taką sytuacją będzie na przykład wysoki poziom gwiazdek w walce z policją, wtedy też leci jakaś tam melodia i wtedy również muzyka będzie się wyłączać. Z pomniejszych rzeczy to zostanie odblokowana droga prowadząca z Japantown do Watson, chyba chodzi o tą, na którą da się wjechać od wejścia na Jigjig Street, która do tej pory była zastawiona i samochodem nie dało się tam wjechać, no i dodano jeszcze jakieś usprawnienia dostępności interfejsu. Chodzi o to, że teraz w ustawieniach będzie widoczna dodatkowa zakładka, gdzie zostały zebrane wszystkie już istniejące ustawienia interfejsu, plus dodano kilka nowych. W zakładce znajdzie się m.in. ustawienie kolorystyki dla osób z daltonizmem, zwiększenie rozmiaru minimapy, ikonek na dole ekranu, napisów, stopnia przezroczystości tła za napisami dialogów, zwiększenie rozmiaru napisów, usuwanie zniekształceń obrazu i ozdobnych elementów interfejsu. Dodano też wsparcie dla adaptacyjnych triggerów pada DualSense z PlayStation 5. No jest tego generalnie bardzo dużo, w większości pewnie nikt z nas nie wykorzysta, ale dla niektórych użytkowników któraś z tych opcji faktycznie może się okazać przydatna w odbiorze gry, więc fajnie, że redzi pomyśleli tak. Także o tym. Zapowiedziano też ulepszenie walk z istniejącymi już bossami, szczególnie skupiono się podczas prezentacji na Adamie Smasherze i no faktycznie teraz jego postać robi wrażenie. Kiedy co chwilę na ciebie szarżuje ze świetnymi efektami Sandevistana, co chwilę strzela jakimiś laserami, nowymi kombinacjami wystrzeliwanych rakiet, wyskoków w powietrze, no zapowiada się, że Smasher faktycznie będzie teraz stanowił wyzwanie, a nie jak do tej pory, gdy dało się go pokonać byle jaką bronią.
Jeszcze jedną ciekawą sprawą, o której Redzi wspomnieli, to nasza reputacja wśród gangów, która teraz będzie zależeć od naszych działań na mieście. Przykładowo, jeśli w którymś momencie gry rozstrzelamy cały bar pełen gangusów z Valentinos, to wieści się rozejdą i inni członkowie gangu będą nas ścigać po mieście, próbując się zemścić i czasami będzie to też doprowadzało do krótkich scenek, gdzie zapewne ktoś będzie nas zaczepiał i będziemy musieli jakoś z tej sytuacji wyjść twarzą, obitą albo nieobitą, to już pewnie zależy jedynie od nas. No i dobra, wiem, że przeciągnąłem ten temat na sam koniec, a z pewnością na niego najbardziej czekaliście, więc już zaczynamy. Prośby wielu graczy zostały wreszcie wysłuchane. Tak jak również mówił pan Sasko, wszyscy widzieli ten element na pierwszym zwiastunie i gameplayu z 2018 roku. Był on również na najnowszym zwiastunie kinowym dodatku Phantom Liberty, więc głupio było to dłużej trzymać niewprowadzone. Tak, wraz z aktualizacją 2.1 w grze wreszcie zawita działający system metra. Będzie można z niego skorzystać, udając się na jedną z obecnych stacji w grze, które do tej pory służyły jedynie jako formy szybkiej podróży i dalej również będą pełnić taką funkcję, ale do tego będziemy też mieli możliwość osobistego wejścia do metra i przeżycia podróży przez miasto w czasie rzeczywistym. Oczywiście metro zostanie odblokowane dopiero po skoku na Konpeki Plaza, bo przed tym momentem jest ta cała blokada Watson, żeby nie móc wydostać się dalej, ale zaraz po tym momencie skontaktuje się z nami osoba z zarządu metra i przekaże nam bilet, który zostanie na stałe przypisany do naszego ekwipunku. Przez Night City przejeżdżać będzie łącznie 5 linii metra, więc bardzo często może być tak, że podobnie jak w prawdziwym życiu, jeśli będziemy chcieli dostać się z jednego końca miasta na drugi, to będziemy musieli się przesiąść z jednej linii do drugiej i przeżyć długie podróże z przesiadkami niczym z prawdziwego życia. Nie będzie pewnie aż tak źle, w każdym momencie podczas jazdy metrem będzie można też kliknąć przycisk pominięcia podróży, jeśli już znudzi nam się jazda pociągiem i zadziała to tak samo jak szybka podróż. Dodatkowo podczas jazdy będzie można włączyć sobie muzykę na wspomnianym wcześniej Walkmanie, tak jak w prawdziwym życiu, a nawet w samym pociągu będzie toczyło się zwyczajne życie i krótkie życiowe wydarzenia, jak na przykład zaczepianie naszej postaci przez inne, zagadywanie, pewnie nieraz na drugim końcu wagonu będzie się dało zauważyć jakąś bójkę, można wyglądać przez okno i podziwiać widoki, więc imersja pełną parą. Jak zauważono na streamie, cała ta aktualizacja to w zasadzie update fanservice z wszystkimi rzeczami, o które fani prosili przez bardzo długi czas i... zostaną także rozszerzone interakcje z partnerami, i nie powiedziano, co dokładnie to oznacza, ale możemy pewnie spodziewać się nowych scenek z Panem, Judy, Kerem i Riverem, o co wiele osób też prosiło jeszcze przed premierą Widma Wolności i wtedy Redzi powiedzieli, że nie ma na to szans, że w dodatku niestety nie uświadczymy nowych interakcji z partnerami. Wiele osób mega się zawiodło, ale jak widać, to, że coś się nie pojawiło przy okazji dodatku, wcale nie oznaczało, że nie pojawi się nigdy. I to w skrócie byłoby wszystko, co zostało przedstawione na wczorajszym Red Streamie. Sporo bardzo fajnych rzeczy, ja osobiście nie mogę się doczekać nowych urozmaiceń walk z bossami, pierwszej jazdy metrem i wszystkich małych eventów, które mogą się podczas tego wydarzyć. Długo nie będzie trzeba czekać, bo premiera aktualizacji zgrywa się razem z premierą ostatecznej wersji pudełkowej Cyberpunka z dodatkiem, czyli 5 grudnia. Nie pozostaje zatem nic innego, jak uzbroić je w te 3 dni cierpliwości i chyba wtedy będzie można już powiedzieć, że gra jest kompletna. A w tym filmie byłoby to wszystko. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo chciałbym gdzieś na początku przyszłego roku wbić może i nawet te 5000 subskrypcji, byłoby mi bardzo miło. A ja już się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!